Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Inny Wymiar Sukcesu. To jest podcast Słowo Miłości na dzisiaj. Ja się nazywam Anna Antoniak. Mój drogi i moja droga, bardzo się cieszę, bo już za niecały tydzień, jak tego słuchasz, ukaże się premiera mojej najnowszej książki Jak uleczyć zranioną duszę. Jeśli jeszcze się nie zapisałaś, to polecam zapisać się, dlatego że te osoby, które się zapiszą, otrzymają dodatkowo prezenty. Ja się bardzo cieszę, naprawdę, bo kosztowało to mnie wiele i jeszcze będzie mi kosztowało wiele i będzie druga część tej książki. A chciałam powiedzieć, że miałam zrobić teraz, dzisiaj w nocy to do mnie przyszło, miałam zrobić kurs 50 dni przemiany i to jest fantastyczny kurs. Będę pracowała z ludźmi, będę zapraszała innych ludzi. To będzie naprawdę wielka przemiana Twoja, półtora miesięczna. Niesamowite rzeczy tam się będą działy i to będzie wszystko online. Będę też zapraszała gości, którzy w danej dziedzinie, czyli w dziedzinie na przykład zdrowia, finansów, małżeństwa, jakby relacji, kariery, będą przychodzili również i będą opowiadali swoje świadectwa, jak zmieniło się ich życie, co na to wpłynęło i tak dalej. Także będziecie mieli, że będziecie mieli teorię, praktykę, ponieważ będziecie musieli każdego dnia pracować. To naprawdę będzie ogromne. I chciałam to zrobić teraz koniec kwietnia, ale ja po prostu nie zdążę tego zrobić. Więc ja od razu mówię, że ja po prostu nie zdążę fizycznie tego zrobić, bo ja mam tyle rzeczy na głowie. Teraz ostatnio jeszcze tyle osób mam na konsultacje i nie wiem, jak to ogarnę. Ale wiem, że jest to dobry czas do tego, żeby działać, więc po prostu to zostanie przesunięte. Nie wiem jeszcze, czy przesunięte zostanie na wrzesień. Tak dzisiaj właśnie w nocy do mnie przyszło, nie mogłam spać, więc najpewniej zostanie to przesunięte na wrzesień i potem będzie jakby dwa razy w roku to jakby propagowane, czyli na początku stycznia i potem właśnie pod koniec jakby roku na jesieni. Ale moi drodzy, w zamian za to będzie druga część książki i będzie szkolenie i będą warsztaty. Szkolenie będzie online, jak uwierzyć w siebie, a warsztaty i być może szkolenie stacjonarne, takie jednodniowe zrobię właśnie do września, także będzie okazja się spotkać na żywo, moi drodzy, to będzie coś. Dobrze, ja już zaczynam. Chciałam powiedzieć tylko dzisiaj, że poszłam do szkoły. Widzicie, ja, dojrzała kobieta, ja się cały czas uczę, naprawdę. I czasami tak się zastanawiam, jak to jest, kiedy ludzie się nie rozwijają, kiedy skończą szkołę, kiedy skończą studia i jakby dalej już nic nie robią w tym temacie, tylko na przykład robią w tym temacie, w którym pracują i robią pewne rzeczy i jeżeli firma ich nie wyśle na szkolenie, to oni nic od siebie nie chcą, nic nie robią dalej, nie mają ambicji. Zastanawiam się często nad takimi ludźmi, czy oni nie chcą niczego od życia. I mają oczywiście do tego prawo, bo jak najbardziej mają do tego prawo, ale zastanawiam się, dlaczego nie ma w nich tego, żeby coś zrobić więcej. Może dlatego, że ja mam takie pragnienie. Może dlatego, że zawsze gdzieś tam czułam, że chcę wiedzieć więcej. Mnie zawsze fascynowały umysły. Szczególnie męskie umysły, dlatego, że mężczyźni mają troszkę inne od kobiet myślenie i mają inny umysł. Taki bardziej analityczny, skoncentrowany. Nie są tak emocjonalni jak my. Potrafią wyważyć pewne rzeczy. I zawsze mnie to zastanawiało, naprawdę, jak oni wielkie rzeczy potrafią zrobić i jak niesamowicie potrafią łączyć pewne rzeczy i jakby scalać je albo robić kilka biznesów jakby i delegować to wszystko. To jest po prostu dla mnie wow. A ja, już mi to tak nachodziło, wiecie, i w ostatnim momencie tak zapisaliśmy się do szkoły. I to będzie ogromny wzrost mój w tym roku, naprawdę, wzrost duchowy, ogromny, ja to wiem, ja dziękuję za to, dlatego wiem, że dostaniecie też ogromną dawkę wiedzy, inspiracji, narzędzi do tego, żebyście naprawdę w tym roku
zrobili ze swoim życiem niesamowite rzeczy, niesamowitą petardę. Ja wiem, że ten rok będzie też niesamowitą petardą w moim życiu. Już jest. A co dopiero będzie później? Dlatego mówię to od siebie, bo wiem i wierzę w to, że to tak miało być. I czasami zastanawiam się, ja patrzę na niektórych ludzi, wiecie, jak oni tak stanęli w jednym miejscu i stoją, i świat idzie do przodu, a oni stoją i nic. I świat się zmienia, pandemia, teraz wojna i tak dalej, a oni dalej stoją. I wiecie, okoliczności się zmieniają, czas się zmienia, narzędzia się zmieniają, a oni stoją. I ja też stałam kiedyś. Naprawdę. Czytałam, słuchałam i nic nie robiłam. Naprawdę, jeżeli nie podejmiesz działania jakiegoś, to nic się nie zmieni. Ja wam opowiem historię, opowiadam już mnie raz, ale nie wiem, czy słyszeliście. Bardzo ją lubię. I dlaczego w ogóle poszłam do szkoły? Ta szkoła jest roczna, także skończy się w grudniu. Ale dlaczego do niej poszłam? Dlatego, że no, czułam taką potrzebę. Naprawdę czułam potrzebę duchowego wzrostu, w ogóle informacji, narzędzi. Ja po prostu jestem głodna tego. Rozumiecie? Jestem głodna. Głodna. Ale chciałam wam powiedzieć historię dwóch kolegów. Jeden i drugi sobie rozmawiają i ten mówi, słuchaj, wiesz co, Janek? Ja postanowiłem, że ja pójdę, zrobię sobie doktorat. On mówi, no co ty, Mareczku, no ty zwariowałeś? No jak to, doktorat? W takim wieku? Ty jakiś niepoważny jesteś. No Marek, no gdzie doktorat w twoim wieku? Przecież ty masz 60 lat. Przecież jak ty skończysz ten doktorat, to ty będziesz miał 63. I Marek mówi, no ale jak nie skończę, to nie będę miał? Rozumiesz przesłanie tej historii? Zobacz, czas i tak minie. Czas i tak minie. Tak? Jak nie skończy tego, to czy nie będzie miał 63? No będzie miał 63, ale nie będzie miał doktoratu. A tak będzie miał 63 i doktorat. Poświęci na to czas, poświęci na to swoje jakieś rzeczy, które ma. Ale zrobi to, bo postanowił sobie, że chce zrobić i postanowił, że chce działać, że chce zmienić coś w swoim życiu. Słuchajcie, i ja również uważam, że jest to dobry czas, najlepszy czas, jaki może być, naprawdę. Uważam, że to jest w ogóle najlepszy czas na wzrost twój. Pamiętajcie, że w trudnych czasach buduje się silnych ludzi. Ja to napisałam już w tamtym roku właśnie, kiedy było trudno. Widziałam, że Mateusz Krzesiak napisał taki sam slogan ostatnio, a ja napisałam to już rok temu. Więc trudne czasy budują silnych ludzi, słuchajcie, naprawdę. Więc pamiętajcie, że w słabościach jest siła. Ja uważam naprawdę, że w słabościach jest siła. Dlatego, że jesteś słaby, to wtedy jesteś mocny. Dlatego, że jesteś, i kiedy jesteś słaby, to wtedy po prostu bierzesz wszystkie swoje siły i się podnosisz i dostajesz największą moc. I ja o tym powiem na następnym podcaście. Największą moc dostajesz właśnie wtedy, kiedy jesteś słaby, bo jesteś wtedy mocny. Wiesz, że nie chcesz już tego, wiesz, że chcesz się wykaraskać stąd i przechodzisz transformację i idziesz dalej. Ja naprawdę wierzę w to, że to będzie niesamowita Boża petarda. Dziękuję wam serdecznie, życzę wam cudownego dnia. Do usłyszenia, hej! We'll be right back.